rozmawiam z panią Walką, z Barbarą z domu Sanetra. Mama mieszkała w rodzinnym domu, który budowali moi dziadkowie. Czyli tutaj, gdzie jesteśmy? Tutaj, gdzie jesteśmy, tak. I to jest, widzę, bardzo stary dom. Stary, tak. Nie zna pani daty budowy? Wie pani, 150 lat na pewno będzie miał. Czyli przetrwał... Gdzieś tutaj były na tych... Na powale, tak? Na tragarzach była data, ale... Zamalowana. Zamalowana jest i już nie pamiętam, jaka była. Czyli ten dom przetrwał bitwę gorlicką. Tak. Był zniszczony trochę, nie wie pani? Na dachu, który jest jeszcze z tego pierwszego, wie pani, jak blacha została założona na ten dach, to ten dach do dzisiaj jest. Jak to? Ta sama blacha? Ta sama blacha, bo jest zabezpieczana, wie pani, z roku na rok, konserwowana. To są takie jeszcze punkciki od kul. Po kulach, tak. No ale to wszyscy tu przeżyli w pierwszą wojnę światową i dom nie został zniszczony. Tak. Czyli oni byli w tym domu podczas bitwy, czy nie wie pani? Przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że tak. Czyli jeden prawdopodobnie z najstarszych domów w Gorlicach. Tak przypuszczam.